Czekamy w tej chwili na księdza Małkowskiego, dlatego że my rozpoczniemy modlitwą, a zakończymy jutro o 15:30 mszą polową tutaj również z księdzem Małkowskim. Pierwszy namiot, tak jak już tutaj Beata powiedziała, stanął i zachęcamy do rozbijania kolejnych namiotów. 140 funkcjonariuszy policji. Tutaj dostałam taką informację, że w ilości 140, tylko z tej strony, 140 policjantów broni dostępu do publicznej telewizji. Przypominam, że przy śmierci polskiego prezydenta nie było nikogo, ani jednego. To właśnie, to świadczy o tym, na jakie działanie władzy i aparatu represji idą nasze pieniądze. Mamy jako Solidarni 2010 zezwolenie na manifestowanie. Nie bójcie się swoich dowódców. Wy, którzy macie 20 parę lat, być może 30 parę lat, możecie teraz na znak protestu puścić pasy od swojego kolegi i spojrzeć prosto w oczy nam. Jeśli jesteście z nami, oni tego nie widzą, wasi dowódcy tego nie widzą. Patrzcie na nas. Nikt w Polsce nie może być przeświadczonym, że zdrada państwa pozostanie czynem bezkarnym. Również do państwa oszołomów z TVP Info i z publicznej telewizji, którzy nas w tej chwili filmują z okien telewizji, zapraszamy, żebyście tu zeszli do nas. Nie bójcie się. Mają policję, 140. Macie policję, policja was ochroni. Chodźcie do nas! 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 Nie wstyd wam, że Piotr Kraśko, który jawnie uprawia propagandę, posługuje się waszymi kamerami. No nie wstyd wam! Cenzurą! Bez 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 cenzurą! Chciałam powiedzieć tak, to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy ci prawdziwi Polacy, a tam są jacyś nieprawdziwi Polacy. Nie, mówię do wszystkich oszołomów z mediów głównego ścieku, że tutaj nie pada takie hasło. Po prostu buntujemy się przed tym, że bezczelnie kłamiecie. Po prostu bezczelnie uprawiacie propagandę. My sobie tego nie życzymy i choćbyście byli wnukami, dziadkami, nie wiadomo kim, dla nas jesteście oszołomami i należy was przegonić, dlatego że kłamiecie, po prostu kłamiecie. Nie obchodzi nas, czy jesteście prawdziwymi Polakami, czy nieprawdziwymi. Jesteście po prostu zwykłymi kłamczuchami i cenzorami. Czas oczyścić Polskę! TVP! Nie kłamcie! 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 TVP! Świętej pamięci generał Petelicki, współzałożyciel jednostki GROM, wypowiadał się o kibicach bardzo pochlebnie i bardzo ładnie, mówiąc, że to są współcześni Kolumbowie, że gdyby co do czego doszło, kto pójdzie? Czy pójdzie jakiś lemik zaprogramowany przez dzisiejsze media, czy jednak pójdzie ten chłopak z Gdańska, z Warszawy, z Wrocławia, z Poznania? Tak to wygląda. A dzisiaj ludzie sumienia, ludzie swoich poglądów, swoich przekonań. To, o czym myślą, co czują w głowie i co leży im na sercu, są wyśmiewani, szydzeni i za niewinność spędzają kolejną dobę w areszcie, w więzieniach. I takich ludzi jest w Polsce dużo. Lecz ja tu przytoczyłem przykład jednego z nich. Właśnie tego kogoś, kto się nazywa Piotr Starokowicz. Człowiek sumienia, swoich poglądów, bo się odważył. A dzisiaj mu państwo zgotowało taki los, że zupełnie za jakieś bezpodstawne pomówienia on sobie cały czas tam przesiaduje. Tak to wygląda, nie inaczej.
Ja tu nie jestem po to, żeby szukać jakiejś afery, żeby tak jakby niektórzy chcieli, nie wiem, do rewolty głosić i tak dalej. Nie. To, co ma być, to stanie się. To, co jest nieuchronne, przybędzie. Wcześniej czy później. Ja jestem tylko tutaj po to, że się solidaryzuję przede wszystkim z pewną kobietą, której jestem wdzięczny, że ją mogłem, bo po prawie roku niewidzenia zobaczyć. Mowa o Ewie Stankiewicz. To jest osoba, przy której byłem od samego początku, zaraz po katastrofie, bądź zamachu smoleńskim, bo to niedaleka już przyszło się z tego, że prawda wyjdzie na światło. Więc ja nie rzucam tutaj, że zamach, aczkolwiek dla mnie osobiście pewnie tak. Natomiast wszystko idzie w dobrym kierunku i cały kraj, cały Zachód, wszystkie kraje świata dowiedzą się, że prezydent Lech Kaczyński i politycy stracili życie tylko dlatego, że ktoś odgórnie polecił, żeby po prostu, krótko mówiąc, ubić swoich. Mieli w tym zysk i im to wyszło. Lecz jednego nie przewidzieli, że kogokolwiek będą zatrzymywać, będą aresztować i tak ludzie będą wolnomyślący i będą drążyć, aż wydrążą. Tak jak woda drąży w skalę. I to wypłynie, prawda wypłynie. Ona już płynie, ona już jest widoczna. Kwiecień 120 tysięcy, Warszawa w sobotę 250. 11 listopada się zbliża, będzie nas na pewno jeszcze więcej jak w zeszłym roku. Bo po prostu analizują każdy dzień, w zaciszu domowym, często po pracy przychodzą, siada i analizuje każdy dzień. To, co się dzieje w tym kraju. Jako ja, zupełnie oddzielna jednostka. Jestem przerażony tym, jakie jest zakłamywanie, jaka jest propaganda. Jak się mówi bardzo źle o tych, którzy starają się dowieść prawdę. Natomiast wychwala się tych, którzy naprawdę żerują, puszczając podatliwą propagandę. Więc te płotki to bez sensu tak rozstawiacie, bo my już nie zamierzamy atakować telewizji, bo wszyscy już poszli spać, prawda? Więc my teraz atakujemy Pałac Prezydencki, proszę Państwa. Halo, dowództwo, te płotki należy przewieźć całkowicie w inne miejsce. 2000, także 3500 właśnie idzie w pijak. Ale słuchajcie, to są grosze w stosunku do tego, co oni nakradli, to są grosze. Proszę Państwa, i dlatego teraz my zapraszamy na wieczór filmowy. Będą to klipy patriotyczne. Tak ustaliliśmy, żeby policjanci też mogli oglądać, aczkolwiek czy oni coś tam zobaczą, no to są duże wątpliwości. Chciałem powiedzieć wam wszystkim, że policja domknęła system obariatkowania. Wiatr powiewa z zachodu. Słońce świeci na niebie. Proszę bardzo, serdecznie częstuję. Mam rachunek tutaj z firmy naprawdę nie trujący. Proszę bardzo. Nie wiem, ale... Tu chodzi o dar serca. Dziękujemy za życzliwość, ale... Dziś w nocy graliśmy z policją na przewagi. Raz była ich przewaga, raz nasza. W pewnym momencie było ich tu 140 przy barierkach.
rozstawili 100 barierek, przywiązali barierki drutem stalowym, żeby drut nie uciekł, żeby barierki nie uciekły. Niestety nie zdobyliśmy siedziby TVP. Zrobię ciekawe. Szturmem. Także pozostajemy tylko przy szturmowaniu mikrofonu. Błękitny grom nad nami. Wczoraj z okazji rozpoczęcia nadawania naszego radia umyto schody przed NBP. Cieszymy się, że mamy widok na czyste schody. Towarzyszy nam wspaniały błękitny grom. Pozdrawiamy. Zatrzymał się na chwilę, musi zatankować. Za chwilę dalej poleci. Albo spadnie. Bez mleka, tak? To samą kawę. Dwie płaskie rzeczy. Jak się posilimy, przeprowadzimy szturm. Nawet już mamy dwa mikrofony. Także będziemy mogli podzielić się na grupy. Lewica i prawica. Mężczyźni, kobiety. Łysi. A teraz piosenka z kabaretu Starszych Panów. Ja pana w podróż zabiorę, to jest tytuł oryginalny. Śpiewała ją Kalina Jędrusik. A tekst przeinaczenia napisała Justa, blogerka z Krakowa. Bardzo fajny i właściwie mógłby posłużyć jako fragment expose premiera Donalda Tuska. Proszę bardzo. Ja państwa w przyszłość zabiorę, w nieznaną, choć niedaleką. Naiwność państwa wyborem powodowała poniekąd. Jak towarzysze posłuszni, tak jak przewidział mój plan. Daliście państwo rząd duszni, teraz was w garści mam. Pomkniemy w przeszłość przecudną, do euro przecież zdążaliśmy. A kiedy będzie nam nudno, to wtedy w piłkę zagramy. Dodamy państwu otuchy, wszak media w gości mam, wszak media w gości mam, wszak media w gości mam. O, tak. Jednym z filarów rządów Platformy było to, że przynosi wolność. Tak? Platforma Obywatelska jest partia liberalna, czy partia wolnościowa. I zaatakowanie ich w tym miejscu, że jest źródłem wielkiego ograniczenia wolności, że telewizję to nam może robić tylko w otoczeniu ludzi uzbrojonych w kaski i pałki. To jest widok, to jest nasz kapitał. Donald Tusk nam tu z władzami telewizji funduje wielki kapitał. To zdjęcie będzie obiegało cały świat, że tak można robić telewizję, tak wygląda telewizja publiczna. I to jest jeden z sukcesów tej demonstracji, potężnych sukcesów. To sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale oni nam dali w tej chwili oręż do ręki. To, że dziewczynę staruka, już nie chcę rozstrzygać, czy czymkolwiek zawinił, poza tym, że obrażał Tuska, czy nie zawinił, ale że się wyciąga w nocy bez powodu i represjonuje skuba w kajdanek. Tak? Czyli takie przenoszenie zemsty na rodzinę, czy przyjaciół, czy osoby powiązane, typowe dla cywilizacji azjatyckiej, turańskiej. To no, takie rzeczy nagłaśniając, my działamy też na drugą stronę, bo ludzie tego nie chcą. No naprawdę tego nie chcą. Tamci wyborcy na to nie głosowali, oni się na to nie zgadzają. To, że mamy stadiony, które trzeba za chwilę wszędzie zamknąć, to są bankructwem, że mamy nową definicję dróg, bo normalna definicja nie pasowała do tego, co zbudowano. To wszystko zaczyna działać. Bo tymi drogami ktoś jedzie, natykać, jedzie autostradą z ograniczeniem prędkości do 60 na godzinę, czyli jak w nocy po mieście i to widzi. I to trzeba oddziaływać. Ale jest warunek. Rozbudowa drugiego obiegu.
nas zawsze, czyli kluby Gazdy Polskiej, podejrzewam, że mamy jakieś potężne ambicje polityczne. To byłoby za mało. My chcemy zmienić Polskę i chcemy pilnować kolejnych rządów i kolejnych partii. To jest nasza ambicja.